Galeria Dolna Ściana bezpośrednio naprzeciwko wejścia Wlas las Below Rosja atakuje Ukrainę, Charków Tatiana Tomasian z Charkowskiej Galerii Sztuki pisze w komentarzu do wystawy Jest to multimedialny kolaż, na który składa się instalacja AR Holt, wideo nakręcone pół roku przed wojną oraz osobista dokumentacja fotograficzna z Charkowa, Pokazująca najtragiczniejsze dla naszego miasta dni. Pracą tą artysta protestuje przeciwko wojnie i zniszczeniom, sławi heroizm obrońców kraju. Film zawiera kod QR. Skanując go, można odtworzyć instalację w czasie rzeczywistym i zamieścić w mediach społecznościowych dla wsparcia wizerunkowego Ukrainy. Vlas Below to artysta konceptualny, cyfrowy, wirtualny performer, który zaraz po ukończeniu Akademii skupił się na pracy w nowych i najnowszych mediach. Jako jeden z pierwszych w Charkowie i kraju zajął się programami 3D, VR i NFT Artem. Uczestniczy w międzynarodowych forach cyfrowych, kontynuuje badania i rozwój tego innowacyjnego kierunku w sztuce. Wideo: Biały napis na czarnym tle. 24 lutego 2022 rok. Rosja zaatakowała Ukrainę. Ekran podzielony na trzy równe części. W środkowej wirtualna rzeczywistość. Centralna część placu w mieście. Żółta, muskularna postać odpycha ogromną czarną pięść. Pozostałe dwie części ekranu to obrazy wybuchów, pożarów i ruin w Charkowie. Prawa i lewa część ekranu nadal z obrazami wybuchów i zniszczeń. W środkowej obrazy zmieniają się szybko. Zaklejona papierem szyba. Gołębie skupione wokół krwawego strzępu ciała. But z obciętą przednią częścią. Obrazy ze schronu. Rodzina z niemowlęciem. Niemowlę w końcu.